to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
You say
can't find my way back to you. Till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Until you find your way back home. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade. Siemano ludziska, witam wszystkich zgromadzonych na live. Kto jest, niech się odezwie. Dobrze, że był autozapis. Konnichiwa.
ザコがいるようだな。 Cześć, Wino, no witam cię. Obstawiam, że jesteś Lazar, więc też go witam. Troszeczkę musimy powtórzyć. Mam nadzieję, że się tym razem nie wywali. No. Tak jak myślałem, że to Lazar. O, trafił. Bariera. No chodź, kończ tą barierę. Co tam ludziska słychać u was w ten wtorkowy dzień? Jakiś taki słabszy mi się wydaje. A i za daleko. O! No, użyj rzecz tego. No niestety. Fajnie by było, bo do 21 gram, ale wiesz, dziękuję ci Lazarze za to, że tak mówisz. Ale wątpię, że Judy się zgodzi. Jeśli będę kaszlał, to przepraszam. Ale chyba mnie coś w pracy wzięło. Ale widzę, że jest trzy osoby, a nie dwie. Ciekawe, kto jeszcze ogląda.
A się nie odzywa. No i tu mniej więcej mi wywaliło wtedy. Rozterki Krillana. Dobra. Pomińmy to, każdy wie, co się wydarzyło. Pierwsza ewolucja przez Vegetę. No tego nie chciałbym pomijać. Sam tego chciałeś. I hac. Dzieci nie powinny tego oglądać. Ale to jest bajka dzieciństwa. Nawet ta grafika, jak jest odzwierciedlona, co się wtedy wydarzyło, jest kozak. Mamy drugą formę Cela. Zawsze uważałem, że ona jest najbardziej taka dziecinna. Tak jakby dziecko nie wiedziało, jakich kolorów użyć, to mu dali pomarańczowy. Że androidy mają aurę, to jest ciekawe. No niedobrze. ジョージ。逃げられるとでも思ったのか。この私から。トゥルトゥトゥルトゥ。素晴らしい。私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収した。さて、パワーの方はどうかな。 Mik dostał. 16. No działo kło. Run Forest, run. No. Przejdźmy do czegoś ciekawszego. Walka z Komórczakiem wersją drugą. A, to pod tym było. Nie, Kaioken! Ajdź, nie to. To chciałem. Jezu, nie ten... Przełamanie bariery. 3. Co?
Dokładnie trzy formy. I ta trzecia była najgorsza. No, Boom miał trochę tych wersji. Znaczy, ostatnia wersja była jego pierwszą, ale... On tam dużo przemian dzięki pochłanianiu po prostu, tak jak zresztą Cel. Pochłonął i do... Musimy się podładować. Każde wchłonięcie jakiegoś bohatera zwiększało jego moc. Koniec. W sumie jedną z lepszych było wchłonienie Gotronka, ale to było tylko chwilowe. No, przed chwilą go pokonałeś, ale... Dużo. No, było ciekawie. Za wolny jesteś. Ale że masz komórki i Frezera. Dobra. Szukaj sobie androida, a my lecimy. Jest sacy. Super. To lecimy. Się szkolić. No i taka prawda, Winona. Salater. Przerosnąć Super Saiyanina. Czyli tak zwany Super Saiyanin 2. No jeśli tu się zgubisz, to jest przerąbane. Biel. Czysta biel. なれ。慌てず。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。はい。やっ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 
A, czyli ty nic nie robisz, ja mam cię tylko bić. No dobra. Dziękuję. No, kameszka jest silniejsza od Masenko. O, bo i to samo. Ogłuszenie, pięknie. I dajesz. Piękne kombo mi wyszło. Koniec. Musisz się bardzo zdenerwować, Gohan. Poczekajcie, ja zrobię jedną rzecz. System. Nie wczytaj. Zapisz. Na wszelki wypadek. Gdzie mamy się udać? Tutaj. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mi się już nie wyłącza kamerka. Ogarnąłem. Chcesz się bawić? To się bawimy. Bailando. Gdzie on jest? Tak. Idiotyzm Wegety nie zna granic. Nie
A! Naprowadzająca kameszka. Co ty zrobiłeś? To było szybkie. Cześć, Enderol, witam, witam. Krillan się zakochał. Ultra mózgochleb. No i zepsuł.私が完全体になりさえパワーコンピューターはその。あれほど歴然たる差があるの。お父さん。父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ。こいつを何とかしてくれよ。 No i znalazł. Na to gruni kakru ty jego tylko. To było westchnienie. To było westchnienie. Ciekawe ludziska. Dobra, ja chcę walczyć. I mamy ostateczną formę cela. Moi drodzy widzowie. Goku, przybywaj szybko. No i teraz będzie problem. Ataki są dalej te same. Teoretycznie jestem lepszy, ale to ja jestem klikaczem. Vegeta nie jest wcale lepszy. No kurde, ile tych barier. Chcesz się bawić? W ogóle... A, on ma 46. 3 levele tylko różnicy. Gdzie on jest? Szybko to skończysz.
I już wyleczony. Dobra, jest zmęczony. Znalazłem na was sposób. Easy. To było easy. Uda, atakuje kamyszką. Wystarczy tylko tarczę ochronną. Jestem przy nim i go bije, jak tylko kończy. Pelo. On ma nieskończony generator energii w sobie. Znowu Strong popełni jeden błąd. Za dużo mięśni. Za duże mięśnie. Mięśnie zmniejszają szybkość i opływowość, przez co staje się wolniejszy. No i będzie turniej. No i zobaczymy. Cel już potężniejszy i o krok bliżej swojej doskonałości chce pokonać wszystkich. Eldo. Gohan został super wojownikiem. Masenko? O, odbiłem. Zacznę, co będzie, jak Gohan się zdenerwuje. Leżysz, Goku. Przez chwilę ojciec jest gorszy od syna. Dobra, teraz mogę się bawić. Kurde, zapominam ciągle, że to jest krótkodystansowe.
Co powiecie ciekawego, czaty? Wiem, że Pokémony są ciekawsze. Koniec. Będziemy przekraczać formę Super Saiyanina. Perfekcji dzięki pochłonięciu 17. Dzięki głupocie Wegety ma możliwość zwiększenia jeszcze bardziej mocy. Oczywiście. No i Son Goku z Gohanem wyszli. Nowe poziomy. Son Goku. ここが世界の運命を決める、セルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃ、せこいリングだ。そいつが完全体か？そういうことだ。にぶじストラフ。いやいや、必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。 Jeszcze trzeba znaleźć nowego wszechmogącego. Misja rangi S. Postacie Goku. Paleta super ataków. Czy mamy coś ciekawego nowego? Na pewno to możemy odblokować. Tutaj na razie nie widzę nic ciekawego. Tu już chyba nic. Czy mamy tu coś ciekawego? Papier, nożyce, uderzenie kinetyczne. Może zamiast kamienia damy to uderzenie kinetyczne. Dobra. A co tam u Gohana słychować? Zacznijmy od tego, czy mamy coś do ulepszania. U Gohana przydałoby się zrobić to. Co się da, to odblokujmy. To są chyba zdolności pasywne. Hmm.
Będę musiał między live'ami poprzechodzić te dodatki. Takie. Ale to już pomiędzy live'ami myślę. To było super masenko, nie? O. No i dobra. Ach, Chichi i to. No i dobra. No to lecim. Gdzie mam się udać? Chyba, że może. Nie, no wszystko jest tutaj. A poczekajcie, bo tutaj jest... poczekajcie, pod którym to było? Pod shiftem? A, nie mam tych medali. Dobra, będzie też je trzeba poszukać. Zamrożone mięso, tłusta, duża ryba. A chcę to uderzenie kinetyczne zobaczyć. A, tak to wygląda. No, Songo wrócił do domu w końcu. Powiedzcie mi, gdzie ja mogę teraz te rzeczy znaleźć, bo obstawiam, mam nadzieję, przynajmniej, że w jakimś sklepie. Tu jest mapa świata, ale... Ja chcę się tu dostać. Liczę, że to w jakimś sklepie mogę kupić. Wyborne mięso bestii. Co to? Market. Czy tu nie ma tego? Co ja tam miałem w ogóle kupić? To rybę pewnie muszę złowić. Czyli muszę złowić rybę. Co to?
Nie wiem, co ja zrobiłem, ale dobra. Teraz mapa. Poczeka sobie. Może przy chacie genialnego żółwia coś znajdziemy. Zobaczymy zaraz. Walka z Krillanem znowu? No spoko, no problema. Pamiętam, że chyba coś takiego nawet było przed tą walką. Dajesz Krillan. Pokaż, na co cię stać, młody. Chociaż on był chyba starszy nawet. Zobaczcie, Goku mimo wszystko regeneruje cały czas manę. A zobaczymy, jak na ciebie zadziała trójka. A to jest naprowadzająca, to ja nie chciałem. Dobra, chciałem sprawdzić, jak na ciebie to działa, ale... Widzisz, Krill. Easy. Koniec. Ukończono opowieść. Wyborne mięso bestii dostaliśmy. Czy genialny żółw właśnie dał nam wszystko, czego potrzebowaliśmy? Seriously? Nie mogę. Dobra, po live sobie ogarnę. A wystarczyło tylko to zrobić. Ja myślałem, że będę się męczył, a to wystarczyło tego Krillana rozpierniczyć. Super. Go to home. Przeproszę was na chwilkę, wezmę sobie jakieś picie, bo mi zaschło w gardle.
Przepraszam was, ale musiałem. No to przyrządź coś dobrego. Patrzcie, jak się wycwaniłem. Nawet tutaj mam Dragon Balla. Chodź w tę stronę. Gadu, gadu. Ktoś może dzwonić. Ciekawe kto. Poczekajcie, bo coś mi cię dziwnego przyszło. O. Dobra. Sprawdźmy, kto dzwonił. Hej! Moshi moshi! Gohan desu kedo! O, Bulma! Proszę, daj Wiedźminowi za kiepką pod sąśni, za kiepką pod sąśni. A witam, witam. Proszę, daj Wiedźminowi obrońcy ludzkości. Elo. 30 zł. Witam. Witam, witam, dziękuję za wsparcie. Oj, nie w tę stronę. Gdzie to może być? Tam jest miejsce mocy, chyba. Gdzie może być drugi? Troszkę poniżej chmur zejdźmy. Tu jest coś. Gdzie może być trzecie? Widzicie jakąś fioletową kropkę? Bo ja nie. Oj, odleciałem za daleko w ogóle. Hmm.
Mam cię. Ludzisko, odzywajcie się coś. Lecimy do kapsula Corporation. A to już niedługo może się uda i cel wbić. Tylko ciekawi mnie ciągle jedna rzecz. Mój cel. Nie wiem. Dlaczego ciągle pojawia się tak? Cześć, Bulma. Gohan więcej wie od Goku na ten temat. Tak, tylko niestety bombę usunęli z Androida. Tak się skacz. Może. Gohan, nawet z robotem sobie nie radzisz. Gohan, bo rozczarowujesz mnie. No. No dzisiaj niestety nie Pokémony, jutro będą Pokémony najpewniej. Ale też muszę trafić z godziną. Akurat jak Goku mówi, że nie jadł nic lepszego, to raczej pochlebstwa nie są. Jego kubki smakowe są na takim poziomie. Tam mieli chyba
9 dni, 3 dni odpoczywali, potem 3 dni znowu trenowali i 3 dni znowu odpoczywali, jakoś tak. Tak, nie może się już rozdzielić, więc lecimy na Namek nowe. I Dandy jest nowym wszechmogącym. Smocze kule już naprawione. Czyli co, mamy zbierać smocze kule, rozumiem. Mam dwie. No dobra, to lecimy szukać smoczych kul. Tutaj jest jedna. Może. W poszukiwaniu smoczej kuli. O, tu jest, dobra. Będzie szybciej. No miałeś podnieść. Gdzie ona jest? Gdzie jest ten mój znacznik? A tam jest, dobra. Myk. Dobra. Teraz... Poczekać. Tu. No to ładnie winana. Lubisz mroczne typki? Tutaj jest Senzu. Tam już nic nie ma. A w sumie chyba większość dziewczyn, które znałem, lubiła Vegetę. A tu cię położyłem, a cię szukam. O Jezu, witam wszystkich. Shadow, Lugia, Ines, Kamuk, siema, siema. Witam, Gracjan. Znaki zapytania XD też witam. Pandziorek, no wszystkich witam. Witam i o zdrowie was pytam. Co tam słychować, ludziska? No i spoko. Dziękować za rajda. A dziękuję ci, Lazarze, jestem ci bardzo wdzięczny, kłaniam się po same piździsko, niżej już nie mogę, bo zarypię w podłogę, jak to się mówiło kiedyś. Co tam, ludziska, u was słychować? Podobał się live z Pokemonów? Cześć, Grzegorz, cześć. Ile mi tych jeszcze tych smoczych kul zostało?
tutaj na papai. Siema, Xtemi. Siema, siema. Chciałbym mieć tak zawsze przynajmniej te 17 osób. No i spoko. U mnie jutro będą poksy. Bodajże Dark Rising teraz jedynkę ogarniam. Na live'ach. It's a problem. Muszę się tutaj rozejrzeć. No i super. Muszę się rozejrzeć w takim wypadku, bo nie byłem na papai jeszcze. Siema, PZ. Spoko, spoko, Szymiks. Nie wiem, czy jest taki super, ale ja go lubię. Mój content. Co tu robić, statek Frezera? Mój content. Jest jaki jest i ja jestem z niego zadowolony. A dziękuję, Shadow Lugia. No widzisz, Dragon Ball, Pokémony, trochę Minecrafta. Żyć nie umierać. Chociaż Minecrafta to ja się dopiero będę uczył. Niedługo też będą live i będziecie mnie uczyć. Kto będzie chciał przyjść. Powiedzcie mi, że na tej wyspie jest już... Co jest? O, zależy dla kogo. Wiesz, można grać dla oglądalności, nie? Dziecka niektóre lubią Minecrafty. To się głównie dla oglądalności robi. No kurde, powinna być gdzieś tutaj smocza kula. Ale jej kurde nie widać. Chyba, że ona gdzieś na wodzie może jest. Pokażcie mi tą mapę. O, jest, znalazła się, dobra. Mamy to. W końcu. Maciej, zależy, czy, już kilka razy z nim walczyłem. Jak dojdę do niego, to idę na komórczaka, no o to w tym chodzi. Na razie to mam zadanie znaleźć smocze kule. Oj, wybuch. A tam kto chce, to może zostawić subika. Nie obrażę się na pewno. W końcu trzeba, żeby się wybić na YouTubie, trzeba 1000 subów. Moje silniejszy promień. A ty nie jesteś leczący? Wydawało mi się. Myślałem, że to zakończę. No to uderzenie kinetyczne, proszę. A nie, dobra. A może być i kameszka. Tak na zakończenie. Żywota robota. O, widzicie? Prawdziwy poeta nie czuje, jak rymuje. Mówią o mnie poeta, ale głowa nie ta. Turu, tu, tu. Ale dziękuję za wszystkie lajki. Za tyle osób, że było. Opisałem, że gdzieś tu pod wodą będziesz. O Jezu, jeszcze niżej. Znalazłem rudę złota, spoko. Czy możesz łaskawie... Nie wiem. Trochę szybciej spaść na to dno? Dziękuję. Nie podniósł. Dobra, mamy kolejną. Gdzie jest następna? O, w chacie genialnego żółwia, spoko. Ulubiona postać z Dragon Balla? Szczerze bardzo lubiłem zawsze Bardocka. Teraz pytanie.
Gdzie dokładnie? Na PC-cie. A powiem ci, PC-cie, że nawet dobrze, z pracy wróciłem o 7 rano. Z pracy wróciłem o 7 rano, o 16 miałem wywiadówkę u córki, a teraz... No spoko, spoko. Pytajniki XD. A teraz sobie mucę w Dragon Balla. Nawet 3 dychy na tym zarobiłem, jak widać. O Jezu, nie dadzą spokoju. Czy możesz mi dać spokój? Szukam kryształowych kul, żeby Tak, wiem, o którą ci chyba chodzi. Jest też późniejsze wersje z Sagą Buu. Tylko one zawsze były jakoś tak na GBA zbugowane, że ciężko było niektóre momenty przejść bez jakiegoś save'a. Bo po prostu na przykład była ta akcja, jak są w zaświatach u króla bogów i trzeba było wejść do domu i do tego domu się nie dało wejść, bo ci wywalało grę. No, ja będę musiał odnowić sobie save'a z Reborn'ów. Przepraszam was. Dobra, może już widzę tą kryształową kulę, będę wdzięczny. Tak, widać. No, Reborny są wymagające. No to chwali się, Marek. Chwali się. Ja też przechodziłem je, ale miałem wtedy 13-14 lat. O, dobry ten przywódca mechów. Żartowałem oczywiście. On nie jest dobry. On tylko udaje dobrego, bo już go nie ma. Dobra, pozbądźmy się małego robocika. Jednostka atakująca CW. Powiem wam, ludziska, że ja na przykład gram dużo na zloków u siebie. Bardziej niż zwykłe poki, to bardziej na zloki u mnie znajdziecie. Z różnych gier Pokémon. Teraz na przykład Platinum ogrywam. O! Dobra, zatrzymaj się. O, mamy czterogwiazdkową, super. O, mamy wszystkie chyba. No to mamy wszystkie, możemy wracać do Pałacu Bogów. Przetrzymaj je, Dendy, super. O, ulepszony Dendy. No ja jestem gotów. Powodzenia. Znaczy, Maćku, nazloki na pewno są bardziej ekscytujące, jak się je uda przejść, ze względu na ten sam fakt tego, że masz Pokémony i za chwilę możesz ich nie mieć. I to jest taki dreszczyk emocji, którego w zwykłych Pokémonach nie ma, przez co one mielone, nudzą się i ludzie nie będą chcieli ich oglądać. A jednak na nazloku, jak jeszcze to jest zrandomizowane, nie wiadomo, co się może wydarzyć, nigdy się nie znudzi. Bo zawsze ten randomizer wyjdzie inny niż u innego youtubera. Chociaż możemy nagrywać w tym samym momencie to samo, to jednak zrandomizujemy to tak, że żaden z nas nie będzie miał takich samych Pokémonów.
Chyba, że abilitki zostaną i naturki, no to mogą się trafić takie same poki. Ale jeśli naturki, abilitki są zrandomizowane, to bardzo ciężko. Nawet te same poki, żeby były identyczne. Więc Nazoki na pewno są troszeczkę lepsze, aczkolwiek bardzo też denerwujące czasami. No bo jednak spędza się czas trenując poka, który za 5 minut ginie. No to lecimy na arenę Cela. No i zaczynamy. O, jeszcze mam... O, najlepsza postać w całym uniwersum. Mr. Hercules. Vegeta. No, to zależy kto co lubi, Marek, no ale wiesz... Nie da się uniknąć, czy w Nuzlocku, czy w normalnej grze tego, że Pokémon nie padnie. No bo niestety czasami zdarzają się silniejsi przeciwnicy. Oczywiście zawsze można wytrenować wszystkie Poki za pomocą Rare Candy na setne levele i heja banana, nic nikt ci nie zrobi, nie? I robisz solo run jednym Pokémonem. Chociaż dzisiaj na przykład grałem... To na przykład miałem bardzo fajną przygodę z Destiny Bondem. I wystarczy jeden Destiny Bond i nawet setny level sobie nie poradzi. Wystarczy, że Pokémon jakimś cudem będzie miał przedmiot, który pozwoli mu być szybszym. I mu się uda. I elo, po Pokémonie. Mr. Satan, zgadza się. No ja się wychowałem na Herkulesie, bo ja miałem... Oczywiście Xtemi pamiętam, myślę, że przed 28 października zrobimy live'ika z Pokémon Revolution Online, bo ja muszę podtrenować Poki. Więc też was będę zapraszał na niego. Takie Pokémon Revolution Online Back to Story. Aczkolwiek się zastanawiam, czy nie przejść na formę live'ową z Pokémon Revolution Online. Xemi. Zamiast odcinkowo, to live'owo, bo live'owo szybciej to zrobimy niż odcinkowo. Tak po 2 godzinki, nawet jakbyśmy pograli, zawsze by było inaczej, wieczorkiem. Nie wiem, ludziska, napiszcie mi, czy Pokémon Revolution Online wolelibyście oglądać odcinkowo, czy live'owo, bo... To też jest ważne dla twórcy. Jakbyście woleli oglądać, bo to jest dla mnie ważne, bo dzięki temu będę wiedział mniej więcej. A, no to widzisz, Marek, to bardzo polecam grę, bo sam ją przechodziłem. Bez dodatku, bo bez dodatku, ale przechodziłem ją na live'ach i było super. O, Beerus też jest spoko, aczkolwiek ja chyba... O, PZ mówi live, no też tak uważam. Wydaje mi się, że bardzo lubię jego anioła. Jezu, jak on się nazywał? Wyleciało mi z głowy. No da, Mr. Satan przegrał. No, na live'ach przynajmniej mam kontakt z wami, nie? Ale zauważyłem, że wielu tych youtuberów, którzy zawsze streamowali na YouTubie. No tak, wieczorami tak, też koło 20 myślę z nami. Na spokojnie, żeby sobie pograć, może nie będzie aż tyle ludzi. A może ktoś do nas dołączy. Zobaczymy. Kakarot, Kaszalot, witam. A, dziękuję, dziękuję.
Mam nadzieję, że wszyscy obecni teraz zostawili już subika, jeśli mają taką ochotę. Poczekajcie, bo ja się muszę podleczyć. O, teraz mamy równe szanse, kolega. O! Myślę, że to będzie trochę trudniejsze. O! Ja oglądałem tego, jak on ma. Tego, co rysuje tak na YouTubie po angielsku, tą wersję jego późniejszych losów Goku i Vegety. To był kozak. O, spierdzielamy. Kamy. Oj, nie zdążyłem. Poczekajcie. Podchilujmy się trochę. Teraz mogę się z tobą bawić. Daj mi się podładować, kolega. Gdzie on jest? O! Kurde, zawsze... A, nie mieli fizycznej? No ja kupiłem fizyczną, jeszcze mam to fajne takie pudełko. No, potrafię walczyć. Ja teraz, jak widzicie, chcę Avengersów, tylko w wersję taką właśnie tą. Właśnie też w postaci live'ów robić odcinki. Kurde. Muszę się podładować. Gengi Dama! No i spoko. Ale polecam, gierka jest kozak. Tylko słabo, że trzeba mieć tego. Żeby grać z innymi, musisz mieć ten abonament wykupiony. Dobra, bierzemy się za normalną walkę, a nie pokazówkę. Chcesz się bawić? To się pobawimy. No, szybko strasznie się ładuje. A on trafił oczywiście. Dobra, bierzemy się. Jesteś easy. I to ja ci mówię. Przeładowanie. It's break time. No, atakuj. Aj, trafił.
No. Przepraszam, że się nie odzywam, ale... Trochę skupić się trzeba w tej grze. Coraz mniej mam, muszę zakupy zrobić z Vita Drinku. Daj mi się naładować, a nie będziesz mi tu przylatywał. Koniec. Pewnie tak. Ale wiesz, trzeba na pięciu budować. W ogóle nie wiem, czemu mi się Stipend Donation nie pojawiają nawet informacje o subach. Jeśli jakieś doszły. E, 258, no to dziękuję wszystkim. Będę musiał posprawdzać dokładnie. Nie wiem, dlaczego się nie pojawiają. Muszę odświeżyć chyba te wtyczki w Stipend Donation. Niby wygrał, a ten, ale to Gohan ma... Gohan sobie popatrzył, jak walczy. Jak myślicie, uda nam się cela dzisiaj pokonać? W sumie mam jeszcze pół godziny, więc bezproblemowo powinno być. Tak, to jest Gohan. Spokojny i powściągliwy Gohan. Nawet Vegeta zaskoczony. Son Goku no itta koto mo manzara hattari bakari dewa nakatta rashii. No i Gohan jest jedyną osobą, której cel nie zna, nie ma jego komórek i tak dalej. Bawimy się? Czekam. Tak się celuje. Daj mi się naładować, powiedziałem. Thank you.
O, pierwszy raz! Przecież naciskałem, o co chodzi? On jest easy. Teraz z Goku miałem więcej problemów. Leżysz. Weź, nie to. To chcę. Koniec. Bo to Gohan. Mówisz szybciej? No spoko. Dobrze wiedzieć, bo nie miałem wcześniej czegoś takiego. Nigdy mi się nie udało na tą samą tą. No i odezwała się natura Gohana. No. Powiem wam, ludziska, że co chwila dostaję komentarze, jakiego Pokemona w Pokemon Go wybrać pod filmem, w którym pytałem o startera do Pokemon Sword. Co chwila dostaję jakiś komentarz. Najczęściej oglądany u mnie film ma ponad 2000 wyświetleń, bo jest krótki, w którym jest pytanie, jakiego startera do Pokemon Sword wybrać. I wszyscy mi Squirtla piszą, Majestic jakoś taką się nazywa, żeby dołączyć. Musiałem zmienić nazwę, że do Pokémon Sword. O kurde, nikt nie ogarnął. Tak, będzie próbował go wkurzyć. I to będzie jego błąd. このまま死ぬのを。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ。ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。そう、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。 今 ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。うん。忘れな。バルカ役バルカね。実力はナンバーワンになっても、あいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。う、う。 Dzięki Krzysemi. Dzięki za wsparcie, ale... Jezu, jakie to głośne. Co?
Ale to głośne było, ludziska. Nie ty? To kuźwa kto? Ksemi. No bez przesady. No. A ja nie wiem, cześć Hubercie. No właśnie, wolny też się zdziwiłem, już 15. Znaczy, Egloka miałem, Maciek. Aczkolwiek będę chciał jeszcze do tego wrócić, tylko jeszcze nie wiem, z której części Pokemonów będę robił. I wtedy nawet wy możecie mi wysyłać jajka. Z nazwami Pokemona z ten będę wtedy udostępnię maila do tego, żebyście mogli wysyłać jajka. A co do Soul Linka, to też jest w planach. Cześć Dito. Jak będzie 20 osób, to Piccolo. Ohoho. I to jest błąd. Jakby było 20 osób, no chociaż jest 21 polubień, nie? No ale powiem wam, że jestem coraz bliżej zdobycia nowych Avengersów. Dziękuję wam za to. Wszystkim. Juniorzy. Będzie zabawa. Jest trochę poketuberów, jednakże ja mam problem taki, że zbytnio ten... Może kiedyś, jak się trochę wybije, to może i z Judaszem się uda. Ale na razie myślę, że z Niecenzuralną będę chciał zrobić. Może z Kstemim, bo kiedyś mówił, że chciałby. Jeśli będzie chciał, to nie ma problemu. Overek też nie za jakiś czas będzie, po prostu Overek mam najmniejszą widownię, no i tak jakoś ten, wiem, że Pokemony są najbardziej atrakcyjne, no ale czasami ten Overek się pojawi jako taka seryjka z widzami, z wspierającymi u Diego. No, ale pojawi się niedługo, myślę. Teraz nowy sezon się zaczął, to można się pobawić. A ja muszę podszlifować swoją formę, bo mój aim jest... Dobra. Bo się tu zagaduję. Nie mogę trafić tą Gengidamą. Nowa edycja ma być, a ja nie wiem, czy do tego wrócę na razie. Zobaczymy. Jak będę miał już jakąś oglądalność, to może wrócę. Ale to musicie, ludzie... zostawić suba po prostu, no. Znaczy, mam też Switcha, mam Playa 4 i 3, więc to są różne. Teraz Ghost of Tsushima nagrywam na Playu. Avengersów też zamierzam na Playa kupować. Jezu, co tu się dzieje? Tylko Xboxa w sumie nie mam. Z takich tych.
Jest ich trochę i mają bardzo wysoki poziom. No, serio. No. Czy mogę łaskawie... A ja mam Assassina Origin. Nie Odyssey, tylko Origin bodajże. Czyli tego w Egipcie. Na playa. Jezu, co tu się dzieje? Muszę... God of War'a, no. Ja widziałem w ogóle niektórych grających w God of War'a na tych... Na Google, na VR-ze. Muszę się healować, bo... Znaczy, ja chcę z Avengersów na pewno live'y robić. Nie chcę odcinków. Tylko właśnie na live'ach ogarnąć gierkę. Już Ghost of Tsushima mam tak mieszanie. No i ludziska, brakuje mi tylko 40 zł, dziękuję wam. Znaczy, ja ostatnio zacząłem Grafa oglądać, powiem wam. Z youtuberów. Niektórzy to mi się ponudzili, no Grafa zacząłem jakoś oglądać. No chodźcież tu. Kurde, skończyły mi się Vita drinki, będzie trzeba uważać bardzo. Chociaż już jak jeden jest to. Ja oglądam w miarę regularnie RL Crafta, ale... Też potrafię kameszkę rzucić. No Xemi na pewno ma wielu fanów. Jak się pod niego podszywają. No, parę złotych więcej w topce, nie? Nie pamiętam, którym się brało tych współtowarzyszy. A, jest. Zapomniałem o tym kompletnie.
Kamehameha! Udało się jakimś cudem. O, to ładnie ci się trafiło. Dobra, pomińmy tą sekwencję. No, z celami było ciężko. Właśnie, Wieśka też muszę nadrobić. W sensie u siebie, tego swojego tego. Son Gohan i Kamehameha, ojciec, syn. I się Gohan wkurzył. No i spoko. Gohan się wkurzył. Myki nie ma jednego. Tego wam nie pominę, nie ma opcji. W ogóle jutro zapraszam też na live'a z Pokémon Dark Rising. Bezproblemowo, wydaje mi się. Tylko szkoda, że nie mogę się przygotować do tego. Czy muszę od razu walczyć? Nie, to przydałoby mi się sklep. Poczekajcie. O Jezu, nie mogę. Ale tutaj jest, dobra. Muszę nakupić sobie Vita drinków. O, to powiem ci tak, ja się na przykład na tym wychowałem. Siema, ja na zakupy. Mam sporo kasy. Co to jest? 20%? Lecimy z tym. Myślę, że tyle sta... Albo więcej nawet. Póki mamy kasę, to... O, Naruto... Ja lubię na przykład Naruto. Mam na Switchu jedną część. Dobra, teraz mogę się bawić. Teraz mogę się z tobą cel bawić. Tylko pytanie, czy ja mam to w ekwipunku? Przedmioty. To. Jezu, jak to się dodawało? X. To załóżmy, niech to będzie na trójce. Dobra. Teraz mogę się bawić z komórczakiem. Nie daję moderatora. Mam już moderację na razie dużą. Będę musiał to przesiać troszeczkę. Ale znaczy, poki będą pewnie koło 18. Więc nawet godzinkę u mnie, jak posiedzicie, będzie fajnie, bo pewnie o 19 Judy zrobi. Sam tego chciałeś. Zobaczmy tą ultimate formę. A, to jest już ta ultimate chyba. Z
Spoko, nie ma problemu. Ktoś tu się chyba zdenerwował. Aj, zapomniałem, że ja cię mam atakować w tym czasie. Chyba ci nie weszło. Piękny cios, Gohan. Patrzcie, jakie to jest easy. Easy. Sam tego chciał. No ja widzę, że 15 osób się utrzymuje, więc fajnie, dziękuję. Grałem w Dragon Ball Xenoverse 2. Przeszedłem. Nie było źle. O, aż wypluł C18. Ale nie wrócił do swojej formy wcześniejszej. A nie, wrócił. Zapomniałem, bo on teraz będzie badaboom chyba. No nie miał szans. Znaczy, ja grałem na Freakimonach, jeśli chodzi o serwery pokemonowe w Minecraft. Nie tylko ty, Wino, no. Tyle problemów się niby miało. Co, jak się nagrywa monitor komputera? Ja używam OBS-a do tego. Oj, wolny. Powiem ci... OBS Studio się program nazywa. Wolny, powiem ci, że już w naszym wieku, czyli powyżej tych 18 lat, to jak już ma się rodzinę, jakieś tam problemy, pracę i tak dalej, to człowiek marzy o powrocie do szkoły, gdzie nie miał aż tylu zmartwień. Bo oceny to nie było takie zmartwienie, jak się człowiekowi wydawało. No, o pracę też często ciężko. U mnie promować? U mnie by było ci ciężko. Aczkolwiek też zapraszam ludzi na Discorda, link jest w opisie, jak i do zaobserwowania profilu na Twitchu, ze względu na to, że streamuję zarówno na Twitchu, jak i na YouTubie najczęściej. A chodzi mi tam o zdobycie po prostu 50 obserwujących. Ja cię rozumiem, wolny, tylko chodzi mi o sam fakt tego, że te problemy, które w tej chwili uważasz, że są, w późniejszym życiu będą znacznie gorsze. Często. I mamy zabicie Kaja. Możesz napisać link do swojego kanału, tylko nie wiem, czy ci Nightbot pozwoli. Albo po prostu nazwę kanału. Jak ktoś będzie chciał wejść, to niech wchodzi. To ja nikogo nie będę zmuszał do niczego. No i spoko. Bo link by ci Nightbot zbanował. Też możecie zasubskrybować kanał Niecenzuralna, bo to też jest taki fajny kanał, jeśli lubicie na przykład Simsy, a tego jeszcze na przykład nie subskrybujecie. Dobra, pomińmy to. Spoko. Dobra. Chcesz się bawić? No to się bawimy. Chociaż jestem troszeczkę słabszy. O!
Jezu, więcej was matka nie miała. Mało mam energy power. No, bardzo dużo w tym jest prawdy. Czy łaska? No, mogę się ruszyć. Dziękuję. Zaczynamy zabawę. Jezu, więcej was tu matka nie miała. Dobra, już jest jeden. Kamecha, uwaga. Masz jeszcze raz. Warumsy chcielibyście? To może ja sobie ściągnę i ten... I pogramy. Masenko, Kamecha, to wszystko. Chcesz się boić? A rankedy, jeszcze lepiej. Sam tego chciałeś. O Jezu, teraz będzie ich jeszcze więcej. Szybko to skończyć, chcesz? Mam sposób na te twoje kamyszki. No właśnie, pozwoliłem na twój, ale nie przesadzajmy. Nie wyszło znowu. Zakończmy to masenko.
Teraz będzie jeszcze chyba zabawa z tą, z kameszką. Robale. No, to jest najlepsza scena z Dragon Ball Z. To jest jedyne, on się boi zabić go. Jakoś tak mniej więcej kosztuje. No widzisz, Marek? Naprawdę to zrobił. Się zasapał. No i się udało. Skończyliśmy sagę Cela. Chyba. Nie, nie oglądam Wolny. Nie kojarzę takiego kanału. Tak, i tak się przypisuje swoje zasługi kogoś innego sobie. Tak, Mr. Satan. Dobrze wiedzieć. ここは神様の神殿だよ。大丈夫だ。完全体になったセルはご飯が倒した。ご飯が？そうだ。とんでもねえ強さだぞ。
Jamsza się boi. Serduszko. Piccolo to w nameczańskim serduszko, z tego co pamiętam. No spoko, spoko. No i dobra ludziska. Zakończyliśmy sagę Cela. No. To jest taki kozak do dzieci i kobieta, jak przychodzi co do czego, to boi się walczyć. Przecież nawet później nie kontynuuje jak wszyscy drogi walki. No ale dobra ludziska. Dziękuję wam za tego live'a. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak mówię, jutro zapraszam na Pokémony wszystkich. Według mnie PZ-cie warto obejrzeć Z, a potem Kai. Znaczy, zależy czy lubisz z napisami czy nie, bo Kai z tego co pamiętam nie ma wyciętych scen, typu nie wiem, gdzieś nagość Bulmy czy coś jest pokazana z tego co pamiętam. To zależy kto co lubi. No Kai z tego co wiem to jest chyba tylko z napisami. No i dobra ludziska, dziękuję wam za tego live'a, jak mówiłem, zapraszam jutro na Pokémony, a ja żegnam się z wami, cześć czołem, na razie i hej!